W dniach 16-17 czerwca odbyły się dni gminy Bestwina. Przybyli goście bawili się przy dźwiękach muzyki regionalnej, podziwiając pokazy tańca w wykonaniu dzieci i młodzieży. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, nie tylko dla najmłodszych, ale i tych nieco starszych. O wydarzeniu opowiedział nam wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski. Pierwszy raz mamy podwójne, czyli dzisiaj i jutro. Zazwyczaj były to jednodniowe imprezy. W dzisiejszym dniu występy najmłodszych dzieci z naszych szkół, później zespół Kiersi, to jest takie śląskie, lekko popowe granie. Gwiazda wieczoru to zespół Kordian, czy grupa Kordian, coś troszeczkę a la disco polo. W międzyczasie jeszcze pokazy ratownictwa medycznego, a w dniu jutrzejszym nastawiamy się na folklor, występy zespołów folklorystycznych, zarówno z terenu gminy Bestwina, jak i też zaprzyjaźnionych, a wszystko kończymy jutro pokazem sztucznych ogni. Oczywiście jak przy każdej imprezie gminnej staramy się, żeby nasze najmłodsze pociechy miały też moc zabaw. Niekoniecznie są zainteresowane tym, co się dzieje na scenie, ale mają dmuchane zamki, jakieś trampoliny, atrakcje, plac zabaw. Oczywiście wszystko za darmo. Ta dziewczyna jest szalona, lecz skóra
szczuplej głowie taki żony. Hej, 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 moc tak za nami szukaje. Dziewczę pięknie jest ubrane, żonę taką ja chcę mieć dziś. Rano świtać już zaczyna, biegłem za nią aż do młyna. Wtedy ona mnie ujrzała, swe warkocze rozplatała. Ta dziewczyna jest szalona, lecz z góralki dobra żona. Tańczy na mnie, z dołu siada, od wieczora. Ciężko jest, starczy mi na tym.
po raz kolejny już na tych naszych dniach gminy Westwina. Najwytrwalsi, tak ze sceny patrzę, najwytrwalsi dotrwali do dzisiaj. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się wczoraj i dzisiaj bawić. Dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury z panem dyrektorem na czele, zespołowi regionalnemu, który zaopatrywał nasz bufet, ale również występował na tej scenie. Dziękuję strażakom z jednostki OSP Bestwina, OSP Janowice, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w to dzisiejsze i wczorajsze święto. Jak już pan dyrektor powiedział, przygotowujemy się do ostatniego akcentu dzisiejszego dnia, czyli pokazu sztucznych ogni, a ja ze swojej strony już zapraszam za tydzień do Kaniowa na międzygminną rewię orkiestr dętych. Przypominam, że również trzecia sobota sierpnia to święto karpia i tegoroczny cykl, powiedziałbym, imprez kończymy w Bestwinie dożynkami 9 września. 28 lipca to jest impreza nowa. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w Janowicach na, powiedziałbym, takim janowickich sianokosach z niespodziankami organizowanymi przez Radę Sołecką w Janowicach i wszystkie rady sołeckie z terenu naszej gminy. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i do zobaczenia. Zapraszamy na kolejne wydarzenia w gminie Bestwina.